Mistrzostwa Polski sprawiły, że nie mogłaś zadebiutować w reprezentacji seniorskiej podczas meczów z Czeszkami, ale pewnie już, no dobrze, zdradzę, że będziesz debiutować w meczu ze Szwajcarkami. Jest rodzaj napięcia, czy raczej to jest kolejne wyzwanie, które przyjmujesz ze spokojem i pokorą? To na pewno jest kolejne wyzwanie. Ze spokojem, czy to przyjmuję? Nie można tak powiedzieć, ponieważ na razie się nie stresuję tymi meczami. Wiadomo, czym będzie bliżej, tym będę bardziej o tym myślała. Ale myślę, że będzie wszystko dobrze i mam nadzieję, że dobrze mi wyjdą te sparingi. Przed tymi łódzkimi meczami czujesz rodzaj takiej tremy, stresu przed debiutem w seniorskiej kadrze? Znaczy, na pewno troszkę tak, ale jednak podchodzę do tego na spokojnie, więc wydaje mi się, że dziewczyny na pewno mi pomogą i wszystko ułoży się po naszej myśli. Czeka cię jeszcze jedno wyzwanie, ponieważ z seniorskiej kadry w pewnym sensie wrócisz do juniorskiej, żeby zagrać w Mistrzostwach Europy. Będziesz miała jednak dużą odpowiedzialność, bo na ciebie będą patrzyły koleżanki jako tę, która jest o ten pół kroku dalej od nich. Myślę, że dalej będą patrzyły na mnie tak samo i liczę na to. I tak, wracam do juniorek na zgrupowania i mam nadzieję, że na mistrzostwach też pójdzie nam bardzo dobrze.